Rozwiąż równanie. Wartość bezwzględna 3x odjąć 9 równa się 0 i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej. Przepiszmy. Wartość bezwzględna 3x odjąć 9 równa się 0. Jeśli wartość bezwzględna czegoś jest równa 0, to ile może wynosić to coś? Jedyna liczba, której wartość bezwzględna wynosi 0, to 0, więc to wyrażenie między kreskami musi dawać wynik 0. Możemy napisać 3x odjąć 9 równa się 0. Gdyby tu była jakaś inna, nieujemna liczba, byłyby dwa rozwiązania. Gdyby tu było 2, wyrażenie między kreskami mogłoby dawać 2 albo minus 2. Skoro jest 0, może być równe tylko 0. To równanie ma tylko jeden wynik. Obliczmy go. Dodajmy 9 do obu stron. Otrzymujemy 3x równa się 9. Dzielimy obie strony przez 3 i wychodzi x równa się 9 przez 3, czyli x równa się 3. I tyle. Teraz drugie polecenie. Zaznacz rozwiązanie na osi. Narysuję oś liczbową. Naniosę liczby. Minus 2… Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mógłbym tak dalej, ale rozwiązanie to x równa się 3. Wynik jest równy 3, więc na osi liczbowej stawiam kropkę na cyfrze 3. Koniec.